Słyszałaś o pradawnym bogu albo smoku, który mieszka w głębinach morza? Dawno temu, kiedy mój lud żył w zgodzie z Maeru, krążyły opowieści o starym bogu, którego czcili nasi przyjaciele. Podobno żył w najmroczniejszych głębinach oceanu. Jak głosi legenda, stary bóg przeniósł Maeru do morza, a teraz śpi i odpoczywa przed podróżą z powrotem. Powrotem gdzie? Do wielkiego oceanu pośród gwiazd. Kiedy nadejdzie czas, zbierze wszystkich Maeru i zaniesie ich do domu, do ich światła i do ich oceanu. My także mamy podobną opowieść. Mówi o tym, że wielki wiatr, który nas tu sprowadził, powróci, żeby zanieść nas do miejsca, gdzie będziemy mogli po wieczne czasy unosić się wśród wiatru. Jak w niebie? Pewnie tak, ale nie będziemy musieli umrzeć. Wielki wiatr zabierze nas ze sobą i uniesie w przestworza. Zanim kładę się spać, powtarzam sobie tę opowieść. Zawsze znajduję w niej pocieszenie. Czy wiesz coś o krainie strażnika? To sprawy ludzi. Pewnie wiesz o niej więcej niż ja. Ale ty, bo strażnicy opowieści. Pytasz więcej niż jakikolwiek człowiek. Proszę. Powiedz mi wszystko, co wiesz. W krainie strażnika znajduje się jego wieża. Może do niej wejść tylko ten, kto kiedyś był strażnikiem, kto nim jest albo kto nim będzie. I oczywiście smoki przyczyniły się do jej powstania. Czy słyszałaś kiedykolwiek o istnieniu ukrytego wejścia do tej krainy? Tak, słyszałam o nim, ale nie wiem, gdzie ono się znajduje. Może ktoś ze smoków będzie mógł ci pomóc. Dziękuję. Nie mam już więcej pytań. Tak się cieszę, że mogłam ci pomóc. Chyba powinnaś już porozmawiać ze swoim ludem, a ja w tym czasie skontaktuję się z Maeru. Gdzie mamy się z nim spotkać, przywoływaczko wiatru? Chcesz, żebym ja zdecydowała? Już wiem. Wyślij swojego ambasadora do pradawnych grot niedaleko plaży. W środku znajdują się pozostałości po starej osadzie Aratienu i Maeru. To wspaniałe miejsce na spotkanie, prawdaż? Masz rację. I poproś ich, żeby przynieśli ze sobą swoją połowę kamienia. Kamienia? Wy macie drugą połowę? Strzegliśmy jej od wieków, wiedząc, że pewnego dnia przyda się przywoływaczce wiatru. No tak, na pewno. W takim razie musimy się śpieszyć. To bardzo ważna chwila, więc nie traćmy światła dnia. Idź i zaczekaj w grotach na mojego ambasadora. Aha. To zadziwiające. Co za przepiękne miejsce. A ten zapach, zapach morza, skał i gniazd. Ten zapach, to zapach domu. Według opowieści, tu był nasz dom. Dawno, dawno temu. Żyliśmy wtedy w pokoju z mokrogonami, z Maeru. Teraz znowu będziecie mogli żyć w pokoju, a dzięki Tanie będziecie mieli pod dostatkiem ryb. W ten sposób skończą się problemy z jedzeniem, a wasze kości staną się znowu silne. Może niedługo znowu będziecie mogli szybować na skrzydłach wiatru, tak jak kiedyś. Mam nadzieję, że się nie mylisz, przywoływaczką wiatru. I mam nadzieję, że mokro, że Maeru także będą tego chcieli. Oni mają się tu zjawić, prawda? Obiecali mi to. Cicho! Coś słyszę. Jesteśmy tutaj, kojicielko wody. Tak jak obiecałyśmy. Dobrze. Teraz, jako przedstawiciele waszych ludów, ty, królowo Maeru, i ty, strażniku alatiańskiej gawędziarki, musicie wypełnić proroctwo. Połączyć dwie części kamienia. Mamy nadzieję, że nasze ludy znowu się połączą i że będziemy szczęśliwie żyli w pokoju.
i my także przysięgamy zrobić wszystko, żeby tak się stało. O! Jaki filmik, panie. Dobra. Ja lecę, że płynę, ja nie mogę. O, wow. Jocie. Ja jestem na podwodę, kurna. No, to jest dopiero. Dobra. No. Koniec rozdziału, czy jeszcze nie koniec? Gdzie ja jestem? O! O kurwa, co tu się dzieje? Dobra, czytamy. Sobota, późne popołudnie. Mareu i Aletini są na dobrej drodze do stworzenia trwałej Unii. Mam nadzieję, że dzięki temu życie obu ludów się polepszy. I jedni, i drudzy już wystarczająco dużo wycierpieli. Cieszę się, że mogłam im pomóc, pogodzić się z przeszłością i razem stawić czoło temu, co przyniesie przyszłość.